Dobra. Nie. To nie wyszło. Nie. Nie. Jeszcze raz. Niespodzianka! Jestem, w końcu jestem. Czekaliście długo, wasze prośby zostały wysłuchane. Także rozpoczynamy przygodę z moim YouTube'em. Na pewno na moim kanale nie będziecie się nudzić, bo wam na to nie pozwolę. Będę publikowała tutaj rzeczy, które ja lubię, z którymi się utożsamiam. Sesje zdjęciowe i znajdziecie vlogi, i znajdziecie pokazy, backstage, sesje zdjęciowe i dużo, dużo innych. To może zacznę od castingu. Byłam strasznie nieśmiałą osobą, która nie wierzyła w siebie zupełnie. Nie wierzyła w swoje możliwości, nie wierzyła w to, że prosta dziewczyna z mojego miasta może gdzieś zaistnieć. Moment castingu był dla mnie nieco trudny, ponieważ też nie miałam prostych, lśniących zębów. Nie miałam też odpowiedniej sylwetki jako modelka, tylko miałam wzrost i w sumie to tylko mnie ratowało, że wyglądam jak żyrafa i że może się dostanę. Oglądałam wcześniejsze sezony Top Model i zawsze gdzieś tam w środku serca chciałam wystąpić w programie, ale nigdy nie wierzyłam w siebie, nie miałam tyle odwagi, żeby powiedzieć okej, idę. I przyszedł moment, gdy Zuza Kołodziejczyk była w Top Model. Od pierwszego odcinka byłam z nią, kibicowałam jej i też obserwowałam jej wyboistą drogę, co prawda. I ona była dla mnie taką inspiracją, takim wzorem do naśladowania, że mimo wszystko można, jeżeli się uwierzy w siebie. Pojechałam na casting do Sopotu, gdzie słuchajcie, wchodzę, to było na arenie, pełno ludzi. Ja siedziałam na schodach, tak obserwowałam wszystkich i mówię, okej, tu nie wstanę, tu nie podejdę, bo w sumie co ja będę rozmawiała z obcymi ludźmi. I słuchajcie, był jeden moment, jeden kluczowy moment, w którym wstałam poprawić sobie spodenki krótkie i w tym momencie podchodzi do mnie, przybiega nawet, bym powiedziała, kamera. Mówi, Ewa, przejdź się. Ja mówię, no w porządku, co miałam zrobić, przecież nie ucieknę. Nie dość, że było pełno ludzi wokół mnie, ja taka zestresowana, ale włączył mi się taki tryb, Ewa, idź na żywioł, to jest twoja chwila, twoje 5 minut i musisz po prostu pokazać, na co ci stać i kim jesteś. W sumie nie będę zagłębiała się w szczegóły pre-castingu, ponieważ to trwało chwilę, a przejdę zatem do głównego castingu w Warszawie. Główny casting w Warszawie to był jeden wielki chaos w mojej głowie. Słuchajcie, może to dziwnie zabrzmi, ale ja w głowie wiedziałam, po co jestem, żeby się pokazać, że to jest moje 5 minut, że nie mogę tu nikogo udawać tak naprawdę, bo kamery wszystko widzą, dosłownie wszystko. Także też wiedziałam, że tutaj nie ma miejsca na strach, nie ma miejsca na płacz i lament, tylko musisz po prostu pokazać siebie taką, jaką jesteś. Tuż przed wejściem na catwalk spotkałam się z Michałem Pirugiem, gdzie słuchajcie, stanęłam przy nim, poczułam się jak wielka żyrafa. Założyłam szpilki i pamiętam, Gustaw odliczał 3, 2, 1, wchodzisz! Słuchajcie, wchodzę i ja mówię, Matko Święta, przecież ja nigdy, przenigdy nie byłam w takiej sytuacji, gdzie w końcu kogoś z telewizji spotkam na żywo. Więc sobie wyobraźcie mnie, ja taka zestresowana biedulka wchodzę z uśmiechem na twarzy. No i idę. I w sumie pierwsze, co spotkałam się ze wzrokiem Kasi Sokołowskiej. Widziałam jej minę taką skupioną we mnie. Ja mówię, kurde, no to jest osoba, której będę na pewno się bała. Później spotkałam się z wzrokiem z Asią Krupą. Ja mówię, kurde, ale ona jest piękna na żywo. No i w sobie zaprezentowałam się dwa razy, tak jak powinnam. I co? I czas na pytania. Pytali mnie, jak się czuję, skąd jestem, jak się nazywam, jakie mam zainteresowania, po co jestem w programie. Ja się tak patrzę na nich. I mówię, kurczę, przyszłam do programu, żeby zobaczyć, czy mam tyle odwagi w sobie, żeby zawalczyć gdzieś tam o swoje marzenia, żeby pokazać przede wszystkim sobie, że potrafię. Kiedy Kasia Sokołowska powiedziała mi, że mam się przebrać w strój kąpielowy i zaraz do nich wrócić, pomyślałam sobie, kurczę, prawie ich mam w garści. No i tak poszłam się przebrać. Michał Pieruk mi, słuchajcie, wręczył okropnie duże szpile. Po raz pierwszy miałam takie szpile, nie wiem, gdzieś takie, na nogach. Okej, jeden krok, drugi, spoko, trzeci, czwarty, okej. Wchodzę, słuchajcie, na catwalk po raz kolejny. Wszystko niby spoko, słyszę muzykę i za momencik, jest, prawie się wywaliłam. Ja myślałam, że to już jest
po ptakach. Naprawdę myślałam, że to jest po ptakach. Gdy doszłam do końca tego catwalku, skończyła się muzyka. Kasia Sokołowska. Spojrzałam na nią, mówię, okej, jestem bezpieczna. Spojrzałam zatem na Marcina Tyszkę. O Jezu, uwierzcie mi, co ja miałam w głowie wtedy. Najbardziej bałam się opinii Marcina Tyszki, bo wiedziałam, że on należy do tych surowych jurorów. I jakoś tak poczułam, że nie zapałam z nim tego pierwszego kontaktu, takiego super. Co do Dawida Wolińskiego, taki uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony. I Joasia Krupa również. Najważniejsze było dla mnie to, że osiągnęłam taki swój wewnętrzny spokój, że nie bałam się opinii jurorów, że poznałam ich na żywo, że to była ta jedyna chwila, gdzie mogę po prostu pokazać siebie, jaką jestem naprawdę. Chciałam powiedzieć tylko to, że ja czułam w głębi serca, że mogę być dalej w odcinkach, ale też bałam się, że mam za mało wiary w siebie. I to mnie też bardzo gubiło, ale odstawiłam te wszystkie takie problemy, wszystkie te złe myśli na bok i mówię, okej, raz się żyje. I gdy usłyszałam werdykt od jurorów, że jestem dalej w grze, tak naprawdę poczułam, że to jest zasłużone, że ktoś we mnie uwierzył i teraz ja im pokażę, na co mnie stać. Ja byłam jak bubr, jak się dowiedziałam, że jestem w dalszym etapie. Dziewczyny, jeżeli myślicie nad wzięciem udziału w programie, to pamiętajcie, żeby być sobą, żeby być pozytywnie nastawiony do wszystkiego, aby się nie przejmować zupełnie krytyką innych. No i co? I do boju, dziewczyny! Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i jeżeli czekacie na więcej, dajcie suba.